Wędrować możemy w głąb siebie, ale wędrówka to również spacer, podróż, też możemy nazwać wędrówką, nawet uprawianie sportu, bieganie. Wędrówka to jest jakiś proces, jakaś droga, która zachodzi w nas, ale także wokół nas. Pewna zmiana, która jest wpisana w nasze życie. Tak ja pojmuję tą wędrówkę, tą drogę. No, całe nasze życie jest taką właśnie wędrówką. Jak pisał Edward Stachura, wędrówką jedną życie jest człowieka. Idzie wciąż dalej, wciąż dokąd, skąd. I właśnie to jest tak, że z tą wędrówką, że ona w tym naszym życiu zamienia się w taki bieg wręcz. Tak gonimy za tym w tym życiu, tak byle do przodu, byle szybko, byle się nachapać. Co wcale nie jest złe, bo wiadomo, że chcemy brać to życie garściami, mamy tylko jedno życie, więc chcemy jak najwięcej dostać z tego życia. Ale myślę sobie, że taka wędrówka przez życie ma sens wtedy, kiedy potrafimy od czasu do czasu się zatrzymać i, co jest bardzo trudne, i rozejrzeć wokół siebie i zajrzeć w głąb siebie, zastanowić się, jakie są nasze potrzeby, nasze marzenia, pragnienia. Co możemy zrobić, żeby je zrealizować, jaką znowu drogę pokonać, żeby sobie to życie polepszyć w jakiś tam sposób. I także to rozglądanie się wokół nas, zastanowić się, czy to miejsce, w którym jesteśmy w danym momencie w życiu, to jest to miejsce, w którym chcemy właśnie być, a może nie chcemy, może chcielibyśmy coś zmienić, może zastanowić się, czy ta wędrówka, czy ta droga tym razem w lewo, w prawo, prosto, no cofnąć się raczej w życiu nie możemy. No i z tym zatrzymaniem się jest problem właśnie w naszym życiu, bo myślę, że to ze strachu jest, że boimy się po prostu zajrzeć właśnie w głąb siebie, boimy się, co tam zobaczymy, boimy się na przykład, że okaże się, że to wszystko, co się dzieje wokół nas, to nas nie zadowala i trzeba będzie dokonać jakiejś zmiany, a wiadomo, zmiany są trudne. Czy to będzie zmiana na lepsze, to jest jakieś ryzyko w życiu, którego się boimy. I właśnie często spotykam się z takim sformułowaniem, że trzeba robić, trzeba działać, żeby nie myśleć, albo żeby głupie myśli nie przychodziły do głowy. I myślę, że to właśnie jest tak mówione ze strachu właśnie, żeby... Ze strachu przed sobą samym chyba. Ja staram się jednak od czasu do czasu zatrzymać i zaglądać w głąb siebie, choć to wcale nie jest takie proste. Moja droga do Częstochowy. Ja szedłem na pielgrzymkę. Poszedłem na pielgrzymkę 3 razy. Najpierw ja miałem chyba 15 lat. Szedłem, ale w połowie się już zatrzymałem, bo tam jakoś mieliśmy nocleg, poznaliśmy dziewczynę i już zostaliśmy w tym mieście, w Staszowie dokładnie, to była połowa drogi. Już dalej nie doszedłem, oczywiście musiałem później kłamać, że doszedłem rodzicom i tak dalej. Później drugi raz szedłem do Częstochowy, też na pielgrzymkę, ale to już też powiedziałem rodzicom, że idę na pielgrzymkę, wziąłem od nich pieniądze, ale w ogóle na tą pielgrzymkę nie poszedłem. Tylko pojechałem z kolegami sobie po prostu tak po Polsce w różne miejsca i bawiliśmy się bardzo miło. I za trzecim razem, jak szedłem też na pielgrzymkę, już wtedy miałem 17 chyba czy 18 lat, nie pamiętam dokładnie. I tylko już wtedy szedłem nie od samego początku, tylko już od połowy. Czyli od tego miejsca, gdzie najpierw za pierwszym razem jak szedłem, doszedłem do połowy. Za trzecim razem przyszedłem, to właśnie od tego miejsca dalej. Tylko że to było tak, siedziałem w domu i nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. No i tu kolega mówi, że to chodźmy na pielgrzymkę, tego będzie fajnie, tego. No dobra, no to tak z dnia na dzień w plecach jakieś tam parę rzeczy i poszliśmy na tę pielgrzymkę, ale żeby też zaoszczędzić pieniądze, to nie wykupiliśmy tam tej karty, że tam się jest uczestnikiem tej pielgrzymki. No żeby oszczędzić, przez całą tę pielgrzymkę kombinowaliśmy, żeby po prostu, że tutaj porządkowi nie złapali, jakim my jesteśmy, a co my jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale co było najważniejsze w tej drodze, że ja po prostu miałem jedną parę butów tylko
I ta pora by to była dziurawa. W sensie nie, że taka jakieś dziury i palce mi wystawały, tylko podeszwy były na tyle słabe, że nawet jak był tylko asfalt mokry, to ja już miałem mokre buty. I przez 7 dni szedłem w trakcie tej pielgrzymki, każdego dnia w sumie szedłem. I za każdym razem miałem mokre buty i mokre stopy. A tam się idzie 30 km. I to był po prostu koszmar. To był po prostu koszmar. Ja codziennie już kombinowałem, co tu zrobić, żeby mieć sucho w butach. I wsadzałem reklamówki na stopy, żeby jakoś iść. To nic nie dawało. Te stopy już po 3 dniach były tak zmarszczone. To już mnie piekło, to tu trzeba iść. Wkładałem w nocy gazety do tych butów, żeby one mi wyschły, bo deszcz padał i tak dalej, i tak dalej. Też był jeszcze ostatni dzień tej drogi. Ja też, jeszcze tu wiadomo, że za szale, że za impreza. I kolega miał spray do włosów i mi na zielono zasprayował głowę. Miałem włosy na zielono, tak rażący, taki zielony kolor. No i idziemy. I leje deszcz. I oczywiście też ani bez żadnego płaszcza, ani bez niczego. I tutaj znowu tam mokre buty i szlak nie trafia. I jeszcze ścieka ze mnie ta farba, ta zielona. Idę po prostu jak taki zgniły, zielony krzak ociekający. Idę. Wszyscy ludzie się na mnie patrzą, wytykają mnie palcami, że jak ja mogę, że to pielgrzymka, że co ja robię. I tak dalej, i tak dalej. To straszne to było. No ale dobra, doszliśmy. Doszedłem do Częstochowy. Doszedłem. Poszliśmy do szkoły, tam się żeśmy zakwaterowali. No i wieczór. Ładna pogoda. I no, tak idziemy i tak. Stoję, no bo w trakcie cały czas tej wędrówki wieczorami się... pił się wino, tak jak już ten Jezus też wino dawał. No i w końcu tam dochodzimy. Jest tam fantastyczna impreza. Ludzie tańczą, pięknie jakieś to oświetlone, ten kościół, wszystko jakaś taka atmosfera, tak naprawdę taka magiczna. I tak się podstoi, tak trochę do tego. I tak patrzę, kurde, co ci ludzie biorą, że oni są tacy szczęśliwi, nie? I takie to było takie ważne pytanie, bo sobie tak odpowiedziałem na nie, może niech sobie państwo odpowiedzą sami, co ci ludzie mogli brać, że oni byli tacy zadowoleni. Ale dobrze się to też skończyło, właśnie nie dość o tym pytaniem, to okazało się, że ja też skończyłem tak, że nie miałem ani żadnych pieniędzy już na powrót nawet do domu, bo to ta pielgrzymka była bardzo spontaniczna. Co się okazało? No ja tak zostałem sam w tej Częstochowie, wszyscy ludzie poszli na pociągi, no ja tak zostałem sam w tej Częstochowie, nie wiedziałem co zrobić, no ale jedna dziewczyna do mnie podeszła i mówi, że słuchaj, mój tata po mnie przyjeżdża busem, takim transporterem, że my z tyłu tam będziemy mieli materace rozłożone i wiesz, kołdry tego i że to chodź, nie? Przyjechał po mnie. No i dobra, wszyscy się tam podobno 15, po 15 osób siedziało w przedziałach pociągu. Tyle ludzi było, jakby wracali z tych Częstochowy. No a ja, że tak powiem, jakby może puentą całej tej mojej mordęgi było to, że sobie spałem całą drogę powrotną w busie na materacie. Nie bardzo lubię spacerować bez celu, tak się właśnie snuć po mieście. Zazwyczaj taki spacer to lubię mieć na przykład, nie wiem, przy okazji coś tam załatwić, na przykład jakieś zakupy zrobić albo spacer do znajomych. To jest dziwne, że potrzebuję takiego celu, że takie chodzenie sobie bez celu jest dla mnie bezsensowne. No chyba, że jest to nieznane miejsce na przykład, że jestem, że zwiedzam, że jestem w jakimś obcym miejscu, w obcym mieście, odkrywam jakieś ciekawe, nowe przestrzenie. Albo spacer na przykład wzdłuż plaży czy po górach to jest coś, co mi się kompletnie nie nudzi. Czasami też odbywam w swojej głowie taką wędrówkę myśli i to się zdarza na przykład rano, kiedy się budzę, otwieram oczy, myję się, robię sobie kawę,
ubieram się, jem śniadanie i wychodzę z domu i kiedy wychodzę, to nagle otwieram oczy i okazuje się, że to wszystko, ten cały proces, to działanie odbywało się tylko i wyłącznie w mojej głowie. Nienawidzę takiej wędrówki, naprawdę, bo człowiek się budzi i nagle uświadamia sobie, że to wszystko mu się tylko wydawało. Jestem już tak zmęczona wtedy, że i taka wykończona tym, że będę musiała to jeszcze raz już powtarzać te wszystkie czynności i wtedy zazwyczaj spóźniam się na przykład. Ale takiej wędrówki bardzo, bardzo nie lubię. To jest, dobrze. A moja wędrówka? Wędrówka to jest chyba cały czas, to się chyba tak splata mi się cały czas z wędrówką do samego siebie, do tego, kim jestem. I to jest tak, to jest chyba taka najważniejsza moja wędrówka, cały czas poznawanie samego siebie. No i też wędrówka ciągła, taka praca nad zawodem aktora. Po prostu cały czas jakby poznawanie, czym to jest, co to jest i jak to gryźć. No. Kiedyś mi się wydawało, że tak znajdę kiedyś takie jedno zdanie, które otworzy oczy na świat wszystkim, każdemu i mi również. To będzie to jedno zdanie, że jak je powiem, to wszyscy już będą wiedzieli, czym jest aktorstwo i co znaczy grać. No i kiedyś mi się, tak znalazłem to zdanie, ale ono się okazało, że kompletnie nie miało sensu, że no, cóż z tego, że ja je mówię, ale to tak. No i tak cały czas szukam tych zdań, które mnie przybliżają do tego, czym ten zawód jest.